Zapraszam Państwa na wystawę czasową do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa Szkło Kruche Dziedzictwo w zbiorach lokalnych kolekcjonerów. Prezentujemy na wystawie szeroką gamę szkieł artystycznych oraz użytkowych, począwszy od połowy XVIII wieku do lat 30. XX wieku. Wśród XVIII-wiecznych szkieł na tej wystawie możemy wyróżnić kieliszek do likieru z długim, prostym trzonem oraz zatopioną w nim podwójną spiralą z białych nici szklanych. Przykładem XVIII-wiecznych szkieł są także szkła typu mlecznego, bardzo popularne z końcem XVII wieku, początkiem XVIII, które właśnie miały imitować porcelanę. Kolejną grupą szkieł na wystawie w muzeum stanowią szkła XIX-wieczne w stylu biedermajerowskim. Są to szkła grubościenne, barwne, o barwach kobaltowych, rubinowych, także miodowych, zdobione złoceniami, emaliami, a także są to szkła pamiątkarskie z motywami znanych miejscowości: Lądek Strój, Stary Strój, Międzygórze czy Cieplice. Wśród ponad 200 eksponatów zgromadzonych na wystawie czasowych mamy także szkła z końca XIX wieku oraz początku XX i aż po okres międzywojennych, w tym między innymi szkła ze znanych wytwórni czeskich jak Lec, Palme König czy Wilhelma Kralika, a także WFM w Geislingen. Na wystawie szklanej prezentujemy także ciekawostkę, jaką są szklane kule, znane też jako przyciski do papieru. Na naszej wystawie akurat mamy szklane kule z zatopionymi w masie plastycznymi motywami kwiatowymi. Wiemy już, że były one wykonywane od połowy XIX wieku, a wśród kolekcjonerów byli także znani artyści, znane osoby jak Oscar Wilde czy Truman Capote. Są one z pewnością ozdobą wielu wnętrz. Unikatowym eksponatem jest kieliszek z wytwórni Fritza Heckerta w Piechowicach. Jest on zdobiony emaliami, złoceniami i zdobiony w stylu mauretańskim ze szlifowanym trzonem. Szkło to niezwykle ciekawy materiał, kruchy, jednocześnie szlachetny. Od wieków zachwyca bogactwem zdobień i form. Zapraszam Państwa serdecznie na wystawę czasową do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.